Hejka, kochani! Cześć! Zobaczcie, kto jest u mnie! Oczywiście, jeżeli nie znacie Domowej TV, to zapraszam Was na kanał. Link oczywiście znajdziecie na dole. Super! No. A my dzisiaj chciałyśmy poruszyć temat, bo przy okazji Wy żeście się mnie cały czas pytały o tym, jak to jest w Stanach, czy są jakieś różnice pomiędzy mlekiem, a pieluchami, a ogólnie takim macierzyństwem. Ogólnie będzie mamuśkowo. Tak, mamuśkowo bardzo. I dzisiaj właśnie akurat z Paulinką, bo jesteśmy obydwie mamuśkami, aktywnymi bardzo, więc sobie porównamy, prawda, jak to jest z mojej strony i jak jest, jest u mnie. Paulinki. Czyli takie porównanie stanowo polskie. Dobra, już wiemy, jak to wypadnie, ale dawaj. Dobrze. Pierwszą rzeczą, którą bym chciała Wam, którą byśmy chciały poruszyć, to będzie mleko. Mleko, to już modyfikowane. Kiedy już przestajemy karmić piersią i już nasz dzidziuś je mleczko. Jak to jest właśnie, ja szybko powiem, jak jest u mnie. Właśnie, masz wspominałaś. Tak, już żeśmy rozmawiały na ten temat. U mnie, słuchajcie, mleko takie, że bez problemu wsypuje się, prawda, to takie w proszku, wsypuje się do butelki tam jakąś tam ilość, prawda, odpowiednią i zalewa się zwykłą wodą, znaczy zwykłą, no taką wiecie, specjalną, tak, dla dzieci, ale o temperaturze pokojowej. Pokojowej. Tak, więc nie trzeba ani tego podgrzewać, ani się męczyć z termosem, więc to jest... I ona się bez problemu rozpuszcza. Tak, bez problemu, bez problemu. Jak to jest u Ciebie? Wiesz co? Jak ją używasz najlepiej? Słuchaj, zalecane jest, żeby właśnie mleko było około 37, znaczy ta woda do mleka była około 37 do 40 stopni. I zazwyczaj najpierw się wlewa wodę, potem się wsypuje mleko, chociaż ja często robię odwrotnie. No właśnie. No i oczywiście trzeba mieć termos, bo tak jest najłatwiej, przynajmniej mi jest najłatwiej przygotować sobie tą wodę w termosie. No tak, no bo jak w podróży, prawda? No jak tak, to w podróży no bo jak? Wygląda? Wiesz co, w podróży właśnie z termosem. Z termosem, mleko, w pudełku, butelka i w ten sposób, jak trzeba, to wiesz, wsypuję, zalewam wodą z termosu, zawsze staram się, żeby ta, szczególnie teraz zimą, staram się, żeby nawet ta woda w termosie była troszkę cieplejsza, bo ona i tak szybko stygnie, chociażby już przy tym nalewaniu. Tak, tak, tak. Więc no, to jest duży problem. Powiem Ci, że szczerze mówiąc, jak na przykład gdzieś wychodzimy, to nawet wolę zabrać ze sobą takie jedzenie, wiesz, nawet w słoiczku. Tak, jak i dać dziecku, wiesz, taką łyżeczką, niż butelką, bo wygodnie. Mniej rzeczy mam do zabrania. Tak, tak. A powiedz mi, bo właśnie na przykład ja się teraz tutaj spotkałam, właśnie chodzi mi o drogę, no bo my jesteśmy takimi raczej mamami aktywnymi, nie siedzącymi w domu. Mamy na przykład spotkania, czy ogólnie, prawda, lubimy spacerować z naszymi pociechami. Jak to jest na przykład właśnie z przewijakami dla dzieci? Czy jest dużo miejsc takich właśnie dla mam na mieście, czy... Wiesz co, i to jest właśnie straszny temat. To jest w ogóle, moim zdaniem, mega temat, który, nie wiem, powinno się strasznie dużo o tym mówić, bo tak. W takich duże centra handlowe, bez problemu, tam masz pokój, spoko, i tam bez problemu przewiniesz dziecko. Ale jak już na przykład chodzimy sobie do jakiejś restauracji, kawiarni, no to muszę Ci powiedzieć, że jakoś świadomie nie wybieramy takich miejsc typowo dla dzieci, no bo nasze dziecko jest jeszcze małe, więc w zasadzie raczej chodzi tam, gdzie mamy cicho, jest dużo miejsca, na przykład, żeby sobie dziecko w blisko postawić. No ale jak już trzeba przewinąć, to nawet czasem jest problem, że te łazienki są na tyle małe, że jak ja, wiesz, chcę na kolanie, na takim, wiesz, materiałowym przewijaku, to muszę się nieźle nagimnastykować. A takich przewijaków to powiem Ci, że chyba w żadnej restauracji nie. Nie, ostatnio. Nie ma. W ostatniej, co byłam, nie spotkałam. Ale nawet jak jeździsz tak, prawda, po mieście, no to też jest ciężko, prawda? Nie wpadłam na to, żeby gdzie się zatrzymać. Nie, ale na przykład, wiesz, stacja benzynowa. Na stacji benzynowej na niektórych się zdarza. Niektórych się zdarza. Na niektórych się zdarza. Ale w Warszawie chyba prędzej, co? Tak, w Warszawie. Bo ja właśnie może miałam... gdzieś tam przy szybkich drogach, na której się zdarza, ale no, to nie jest niestety reguła, a szkoda. No nie jest, słuchajcie, bo ja na 500 km z Warszawy do Koszalina gdzieś nie trafiłaś? Jeden przybijak. No właśnie, to chyba czasem jest łatwiej w samochodzie, tylko nie w taką pogodę! No nie w taką pogodę, tak. Tak szybko Wam powiem, że w Stanach właśnie jest
na każdej stacji, na każdym po prostu jakimś postoju. A jak z takimi jakimiś kawiarenkami, coś takiego? Znaczy wiesz, tak jak w sklepach dziecięcych, czy ogólnie w centrach handlowych, to są normalnie pokoje dla mam. No tak. Czyli możesz tam, prawda, fotel, możesz sobie usiąść, nakarmić, przewinąć. Nawet na stacjach benzynowych też jest fotel i takie właśnie, dużo jest takich miejsc. Jest to w ogóle tak jakoś takie normalne u nas, że nawet się na to nie zwraca uwagi. Że się nie zwraca uwagi, ale wszędzie, gdzie nie pójdę, w restauracji jest przewijak. Są takie w ogóle przewijaki, które ogólnie na przykład nie mamą, czyli kobietom, które na przykład nie posiadają dzieci albo już swoje odchowały, nie przeszkadzają te przewijaki, bo one są wszystkie składane i po prostu jak ktoś chce przewinąć nawet w zwykłych takich, na przykład takich spożywczych sklepach, to po prostu w toalecie jest, wiesz, taki rozkładany, tam jest matoracyk, pasy, że można przypiąć i nie ma z tym żadnego problemu. Nie, to powiem Ci, że tutaj się sporadycznie zdarza. Czy może właśnie w takich większych jakichś supermarketach, faktycznie w tych łazienkach tak, ale w restauracji ja nie spotkałam na razie. Powinniśmy zrobić jakąś akcję w ogóle. Że... Tak, przewijaki do restauracji! A powiem właśnie, jak jesteście w restauracji i na przykład byście nie mieli wózka, no i jakieś potrzebujecie siedzonko do jedzenia, czy w ogóle miejsce, tak, dla maleństwa, żeby miał gdzie sobie usiąść, prawda, jakieś takie dla niego miejsce przy Was. Czy jest coś takiego? To zależy od restauracji. Często ale jakieś, tak. Często są jakieś takie foteliki do karmienia, więc to jest mniejszy problem. Mhm. Ale ja nie ukrywam, że zazwyczaj staramy się, wiesz, albo na sidełko, albo wózeczek jednak z sobą zabrać. Mhm. Ale tak, foteliki się zdarzają. I też nigdy na przykład nie miałam problemu, żeby w restauracji, wiesz, dostać miseczkę, czy gorącą wodę, czy jakieś tam serwetki i tak dalej. Zawsze, w zasadzie spotykam się w restauracjach i kawiarniach z tym, że są bardzo mili do dzieci. Pytają się, czy coś podać, czy coś podgrzać. U nas też. Nie, i to jest na przykład, to jest pozytywne, żeby nie było tak, że tylko mardzimy, jak jest źle. Tak. To jest mega pozytywne. No to fajnie. A spotkałaś się właśnie w jakiejś takiej wyjątkowo restauracji, że rzeczywiście tam jakoś super ekstra było to przygotowane dla dziecka, czy raczej tak wszystkie są jednakowe? Może gdybym poszła do jakichś takich, wiesz, skupionych na dzieciach, nie? Jakiś taki kącik, maluszka czy coś takiego. A raczej chodzimy do, no wiesz, zwykłych restauracji. Więc nic nie spotkałam, żeby tak faktycznie którąś wyróżnić. Mhm. Było super wow. To jeszcze tak na koniec, tak żeby właśnie dla porównania, to tak mi teraz szybko wpadło do głowy, jak na przykład byś chciała sobie pójść na basen, czy na siłownię, bo tutaj mamy bardzo aktywną mamę, jeżeli ktoś śledzi, to wie, o czym mówię. Ja zresztą też swego czasu chodziłam na siłownię i tam właśnie u nas jest w ogóle taki kącik, że są panie, które się zajmują dziećmi, w ogóle można razem ale ćwiczyć. Ale takimi maluszkami, półrocznymi, bo my mamy takie 7-miesięczne dzieci. Tak, mamy w tym samym wieku, więc tak, można z takimi maluchami, można nie znajomą. Nie robią problemu, żeby zostać takie 7-miesięczne? Nie robią żadnego problemu, nawet z tymi mamami są takie zajęcia, bo mam nawet znajomą, która właśnie chodzi, ma w ogóle bzika na punkcie siłowni i chodzi właśnie z maleństwem, więc ja jestem ciekawa, jak to, nie wiem, czy się spotkałaś, czy się orientowałaś w ogóle. Przy basenach to niekoniecznie, ale za to idziemy zaraz na basen uczyć się pływać. Oooo! Dwójkę. Tak, ale wiesz co, na przykład w centrach handlowych są takie kąciki, tylko tam do drugiego roku życia raczej musi być mama z maluszkiem. Wiesz, nie możesz zostawić maluszka i sobie pójść na zakupy, tylko jeżeli chcesz, no to być tam z maluszkiem w tym kąciku, a od drugiego roku życia dopiero możesz tak zostawić. Tak, czyli boją zostawić się bardziej niż tak, chyba boją. Są odważniejsi. Boją się. No, może gdzieś są, wiesz, jakieś takie kąciki, ale też jakoś nie miałam, może też nie szczególnie potrzeby. Więc tak jakoś nie rzuciło mi się w oczy, ale to jest też pytanie do Was, może są takie miejsca, ja chętnie właśnie sobie piszcie. Je poznam, tak? No ale na pewno fajne są te zajęcia, a teraz idziemy się na basen, już nie mogę czekać. Jak to ja zawsze mówię, mamuśki, łączmy się! Tak, mamuśki, łączmy się i czekamy na Wasze komentarze. Tak. Jeżeli macie jakieś pytania, czy do Paulinki, czy do mnie, to możecie zostawić tutaj komentarz, albo do Paulinki wejść na Domową TV. Na pewno i będziemy wspólnie odpowiadać. Odpowiemy. Tak, wspólnie już na odległość niestety będziemy odpowiadać. Ale już masz dosyć tej zimy.
No, powiem szczerze, że tak, słuchajcie, już tak, już chcę wracać. Już się nacieszyłam śniegiem, już jest mi fajnie. Okay. No dobra, słuchajcie, dożegnamy się z Wami cieplutko. Bardzo cieplutko. Pozdrawiamy Was. I do usłyszenia, buziaki. Pa! Pa, pa.